Kilka minut temu zakończyła się oficjalna konferencja prasowa, na której nastąpiło podpisanie kontraktu pomiędzy Polskim Związkiem Koszykówki a trenerem Igorem Griszczukiem. Prezes PZKOSZ, pan Roman Ludwiczuk obok mnie. Panie prezesie, na początku chciałbym zapytać, jak długo trwały pańskie negocjacje z trenerem Griszczukiem? Nie mogę powiedzieć, bo jak zdradzę, to nie wiem, jak to będzie przez media odebrane. Na tyle, ile należało, żebyśmy doszli do porozumienia. To naprawdę nie ma znaczenia, czy to trwało 1 godzinę, 20 godzin, czy 20 dni. Po prostu przedstawiłem pewien projekt, nad którym myślał trener Griszczuk. Został on przyjęty. Ja się bardzo cieszę, że zdecydował się na to, żebyśmy wspólnie ten projekt poprowadzili i mam nadzieję, że poprowadzili go z dobrym efektem, a mając jeszcze to doświadczenie, które ma Igor z pracy trenerskiej czy we Włocławsku, w Słupku, we Włocławku z powrotem, jak również mając wsparcie tak wspaniałej publiczności, tak wspaniałych kibiców, jak są we Włocławku, to naprawdę 30-40% będzie nam łatwiej się pracowało. Co jeszcze przeważyło ostatecznie szale na korzyść trenera Griszczuka, to znaczy pańskim zdaniem co najlepszego od dzisiaj ten trener może dać kadrze Polski? Ja myślę, że cechy charakteru, o których dzisiaj mówił, o żełku, o zaangażowaniu, o wspólnym postawieniu sobie celu i wspólnym zrealizowaniu tego celu. Mogą być wielkie umiejętności, jak nie będzie chemii, nie będzie zrozumienia, nie będzie dobrej komunikacji, no to nic z tego nie będzie. Mam nadzieję, że te cechy charakteru, z którego Igora znamy, przełożą się w 100% na reprezentację i mam nadzieję, że kiedyś w historii zawiśnie druga koszulka pod kopułą Hali Mistrzów. Igor, dziękujemy. Najbliższe plany kadry to eliminacje do Eurobasketu, nie licząc oczywiście wcześniejszych przygotowań. Jeżeli do tego Eurobasketu awansujemy i tam zaprezentujemy się także dobrze, to kontrakty do igrzysk, czy może jeszcze dalej? Ja myślę, że w umowie podpisaliśmy, jest klauzula mówiąca o tym, że po kwalifikacjach na Mistrzostwa Europy na Litwie podpiszemy umowę na dłuższy okres. Czy to będzie do Igrzysk Olimpijskich, czy w dalszej perspektywie, to sobie ustalimy, mam na myśli 24 sierpnia, po ostatnim meczu w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, które będą odbywały się w sierpniu. Zaczynamy drugiego, kończymy 23 sierpnia, w tym czasie musimy rozegrać 8 meczów, w tym 4 wjazdowe, 4 u siebie. Mam nadzieję pracować z Igorem co najmniej 3-4 lata. Oczywiście po drodze jeszcze są wybory w Polskim Związku Koszykówki, ale mówię tu w imieniu Polskiej Koszykówki. Mam nadzieję, że będziemy pracować z Igorem bardzo długo, a to jest jednoznaczne z osiąganiem bardzo dobrych wyników sportowych. Gdy wiadomość o nominacji trenera Griszczuka na trenera kadry, że tak powiem, wypłynęła do mediów, to niektórzy obserwatorzy mogli stwierdzić coś takiego, że może niekoniecznie, bo może trener Griszczuk troszeczkę może za młody, troszeczkę może zbyt mało doświadczony. Jak pan by się do takich ewentualnych głosów odniósł? No to każdy ma prawo do subiektywnej oceny. Żyjemy w wolnym kraju i Bogu dzięki. Ja mam pełne zaufanie do Igora i mogę tylko powiedzieć, że już w 2006 roku chciałem, żeby pracował z reprezentacją Polski. Wtedy motywował, mówił, że jego doświadczenie trenerskie nie jest na tyle duże, mocne, żeby go to upoważniało do pracy z reprezentacją Polski. Ja to przyjąłem, bardzo mi tym zaimponował. Powiedziałem, że kiedyś jeszcze będziemy rozmawiać na temat reprezentacji. Kiedy, tak jak powiedziałem dzisiaj na konferencji, kiedy trenerzy Pesic, Repesza, Anzulowicz w pierwszej kolejności stawiają pracę w klubie, i to jakby ich determinowało do pewnych decyzji związanych z prowadzeniem reprezentacji. Szukałem i myślałem o człowieku, dla którego reprezentacja będzie numer jeden i w moim przekonaniu Igor takim jest. Wiem już, czego życzyć trenerowi, wiem, czego życzyć jego asystentom, to znaczy zespołu z charakterem. A czego na koniec życzyć prezesowi PZKOSZ? Trochę spokoju i przede wszystkim medialnego spokoju i to, żeby nas czekał świetny finał naszej ligi, finał playoffów, a żeby było to pięknie, to żeby ten finał, w tym finale była drużyna, która tak dużo polskiej koszykówce i ludzie związani z tą drużyną i firmy związane z tą drużyną, które tak dużo dla polskiej koszykówki w ostatnich latach dają. Mam tu na myśli Anwil Włocławek. W takim razie dużo spokoju życzę, dziękuję. Dziękuję bardzo.